Dzień dobry, witajcie. Tu Paulita. Dzisiaj witam znowu w mojej kuchni i zapraszam Was do robienia buchtów, pampuchów. Nie wiem, jak to tam się kto nazywa. U nas były zawsze pampuchy, ale w przepisie mamy buchty z sosem truskawkowym. Na początku, jak zwykle, proszę Was o dalsze komentowanie, wystawianie opinii, co mam poprawić, co robię źle, co robię dobrze, udostępnianie. No i oglądajcie mnie na bieżąco i mówcie, czy jest dobrze, czy jest źle. I może polećcie, co byście chcieli zobaczyć, żeby ugotować razem. No to wtedy ja sobie zorganizuję pracę i będziemy robić jakiś tam przepis, który byście chcieli zobaczyć. Także zapraszam Was do jakichkolwiek odzewów w moją stronę. No i do gotowania. I słuchajcie, ja oczywiście zmienię po swojemu trochę, bo tu mamy buchty z sosem truskawkowym. No i składniki. Na same buchty, pampuchy i tak dalej, do ciasta potrzebujemy mleko, cukier, drożdże, mąka, sól, jajko i masło i wodę. A do sosu truskawkowego potrzebujemy truskawki. To mogą być świeże, mogą być mrożone, ale przed nie rozmrozić. Cukier i jogurt. Tylko teraz powiem Wam tak. Sos truskawkowy tutaj na sos mamy, że do naczynia wrzucamy truskawki, miksujemy je i gotujemy. Ja nie chcę ich gotować, bo mi się wydaje, że troszkę stracą wartość odżywczą takie świeże truskawki, więc tak naprawdę ja zacznę od sosu, odleję ten sos, przepuszczę tylko pod wodą naczynie i będziemy po prostu robić potem buchty. I żeby na przykład zacząć tu, więc klikam tu i już w tym momencie mi się otwiera ten krok, który chcę zrobić. Także widzicie, 300 gram truskawek świeżych. Ja chyba mam więcej, to raczej na pewno, bo potem, jeżeli nie zużyję to do buchtów, do tych pampuchów, to ja po prostu, my to zjemy, no. Jest 800, czyli tak jakby prawie 3 razy tyle, więc wrzucimy więcej cukru, tak? 40, czy 90 gram cukru wsypiemy. No, bo fajnie, że truskawki są słodkie, nawet stówkę sobie dałam. I dalej zakładamy miarkę, której tu nie ma. Muszę miareczkę z pokrywką. Przycisk dalej, 15 sekund, obroty 8. Przycisk dalej. No i teraz tak, przystawkę warometru, ale ja nie. Ja sobie dodam trochę jogurtu naturalnego. Pięknie się rozpuściły nam truskawki. Tak ze 3 łyżki. No to też nie ma co. To jest jednak smak truskawek, to jest smak truskawek. No 4 tam. Naturalny. Ok, i na chwilę jeszcze włączymy. Nawet sobie można cofnąć i na chwilę włączyć, żeby to tak naprawdę wymieszać. Tak? Ja dodałam tego jogurtu naturalnego i mi się zrobiły takie truskaweczki. Super. Ja sobie to przeleję do dzbanka, bo później sobie można, mówię, to wypić, można polać te pampuchy. O, jeszcze gdzieś krzywo się rozmieszało. Idealnie, patrzcie. Jak na mój dzbaneczek. Jeszcze trzeba wszystkie skarby wygrzebać. Bo później będzie wojna. Ale teraz już królowa truskawek rządzi. Pyszne. Więc słuchajcie, ja pójdę teraz przepłukać to naczynie i zaczniemy robić te pampuchy. To do zobaczenia. Już mam umyte, teraz wracamy do robienia ciasta, czyli od początku. Do naczynia wlewamy mleko 120 gramów. No, się w porę zatrzymałam. Łyżeczka cukru. Nie mam łyżeczki, więc dużą łyżką to będzie pół mniej więcej. Dodajemy 20 gram drożdży.
okruszonych. Zapach jest niezły tych drożdży. Ok. I teraz zakładamy miareczkę. One się wymieszają. 3 minuty w temperaturze 37 stopni, czyli podgrzewamy drożdże. No to wracamy za chwilę. Drożdże już się rozpuściły w temperaturze 37 stopni. Teraz dodajemy mąkę 280 gram. Pamiętajcie, zawsze jak ściągamy pokrywę, to trzeba wytarować, tak, wagę. Ale mniej więcej on około 300 gram waży, więc szczypta soli. Jedno jajo. I zakładamy miarkę. I będzie wyrabianie kłosa. W międzyczasie wykonać kolejny krok. Natłuścić przystawkę warową masłem. Tu mam przystaweczkę. Góra i dół, dwie części. Tłuścimy ją po to, żeby te nasze kluchy, tam kluchy, buchty, nie wiem jak to tam używacie nazwy, podpowiedzcie. Tu sama jestem ciekawa. W jakim rejonie, jak to się nazywa. O. I druga część. Jeszcze troszkę. To jest po to, żeby się nam one nie przykleiły, tak? Ciasto się wyrobi. A już zgładził się. Wiecie co, ja widzę, że moje ciasto nie musi 3 minuty się wyrabiać, bo jest ładnie wyrobione. Po prostu wyłączam je. Przycisk dalej, no mamy natłuszczone. Ciasto wyjąć na blat obruszone mąką. I formować wałeczek. Czekaj, masło wstawię. Porządek, obsypiemy blat. No, ciasto jest bardzo ładne takie, o jak jeszcze cieplutkie, patrzcie, można wyjąć, a pamiętacie, wy ciasto wykręcamy i ono samo wypada, o. No, troszeczkę zostało. No i dobra, naczynie dajemy dalej. I teraz co? Uformować wałek. Około 5 cm. A mniej więcej, no. Ja sobie odrywam to. Ja wolę mniejsze, więc robimy bułeczki. Formujemy. Słuchajcie, nie będę Was tu zanudzać formowaniem każdej bułeczki po kolei, więc przeskoczymy krok dalej, zobaczymy. No właśnie. I teraz tak, ułożyć je na dolnej części, ja układam i na górnej, i na dolnej, zamknąć, odstawić na 25 minut, żeby wyrosły, tak? I potem wlewamy wodę do naczynia, to możemy wlać od razu. Wam pokażę, jak to się robi. 500. No i jest. No i potem będziemy przystawkę warową nakładać. Jak już zrobię te bułki, pokażę Wam dalszy krok. No to do zobaczenia. Biorę się za kręcenie kulganie kuleczek. Nasze bułeczki już sobie tu ładnie urosły. Ja takie zrobiłam. One jeszcze będą rosły oczywiście w trakcie tego. Zobaczcie, ja mam dwa poziome. No i na czym zatrzymaliśmy się? Na tym, żeby przystawkę do warową wody, żeśmy wlali. Przystawkę warową stawiamy na górę. Oczywiście z pokrywą. No i co? 20 minut nam się będą robić waroma, czyli najwyższa temperatura, obroty 1. A tak w ogóle w międzyczasie, słuchajcie, dostałam mleko. Takie wiejskie mleko, prosto od krowy. Powiem Wam, po prostu jest pyszne, zimne, smakuje tak jak kiedyś. Także jakby ktoś chciał kiedyś namiary, to ja z chęcią podam, bo panowie przywieźli mi to mleko pod sam dom.
już żeśmy wypili tak na łyka, ale powiem wam, całkiem inaczej smakuje już to ze sklepu. No ale dobra, nie będę wam tam zawracać. No to co, widzimy się, jak już się zrobią nasze bułeczki, pampuchy, buchtuchy, nie wiem jak to nazwać, buły na parze. Słuchajcie, nasze kruchy już są gotowe, pięknie się zrobiły. Wiadomo, one są trochę wilgotne, ale no niektórzy na to narzekają, ja nie, bo to za chwilę odparuję. O, piękne. To zaraz odparuję i one się robią suche na talerzu. A, gorące? Jak ta lala. No dobra. Patrzcie. Wspaniałe. Widzicie, woda odparowuje, no i co? Polewamy je takim sosikiem. No po prostu. Myślicie, że się nie poparzę? Ręką spróbuję. O, jakie mięciutkie, a jakie gorąciutkie. Dobra, słuchajcie. Ja uciekam. Życzę wam smacznego, róbcie to, bo naprawdę jest pycha. Do zobaczenia, pa!